Dzień dobry. Ciśniemy na maksa, ruszamy dupę, nie poddajemy się. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony między innymi odpowiedziom na pytania Edwarda odnośnie w jaki sposób on może sobie swój marketing i biznes rozkręcić. Chcę mu pokazać kilka narzędzi, między innymi narzędzie Biblioteka Facebooka, czyli miejsce, gdzie są jakby składowane wszystkie rodzaje reklam tworzonych przez ludzi z całego świata i które to może sobie wykorzystać do tworzenia swoich reklam płatnych na Facebooku oraz tworzenia postów. Także lecimy. Dobrze, teraz przedstawię Wam jedno z bardzo fajnych narzędzi do tego, żeby wykorzystać je sobie do tworzenia reklam, sprawdzić jak właśnie osoby bardzo znane tworzą reklamy, tylko jedno ale, te reklamy muszą być aktywne, żeby je sprawdzić. Także możecie sobie sprawdzić jak reklamy są tworzone, wszystkie szczegóły reklamy, wziąć je sobie do swoich reklam, skopiować na początek, bądź do tworzonych przez Was postów na social mediach. Także jest to świetne narzędzie do tego, żeby kopiować, duplikować wiedzę, którą i sposób, który został wykorzystany właśnie przez osoby, które działają już właśnie w marketingu, w biznesie. Jedziemy. Ok, pierwsze co musisz zrobić, to musisz wejść w zakładkę facebook.com przez Ads, przez Library, czyli to jest ogólnoświatowa biblioteka reklam Ads, czyli reklam płatnych Facebooka. I tu możesz sobie wyszukać odpowiadające Tobie tematy. Społeczne, wyborcze, polityczne. Możesz też wyszukać, klikając tutaj, wszystkie tematy. I na przykład sprawdźmy sobie reklamy Mateusza Grzesiaka. Możesz też sobie sprawdzić oczywiście reklamy po danej frazie, czyli na przykład marketing, biznes, zdrowe odżywianie i tak dalej. Jedno zastrzeżenie, żeby reklama tutaj została wyświetlona w tej bibliotece reklam, to dana reklama musi być aktywna. Tu na zielono masz zaznaczone reklamy aktywne. Jeżeli dana osoba nie ma aktywnych reklam, a to byś chciał znaleźć, czy chciała znaleźć sobie takie reklamy danej osoby, to niestety tutaj ich nie wyświetlisz. Tu możesz sobie filtrować po krajach. Polska, zresztą możesz wszystkie kraje sobie tutaj wyświetlić, nie ma znaczenia. Według dat, ostatni dzień, 7 dni, 30-90 dni, platformy, w których dana osoba użyła reklam, czyli Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger, bądź wszystkie platformy. No i sobie taką reklamę przeglądasz, wszystkie reklamy, zobacz ile reklam dana osoba ma aktywnych. Tu masz nawet pokazaną historię. Rozpoczęto wyświetlanie we wrześniu 2018 roku. Nieźle. No i możesz sobie wejść w szczegóły danej reklamy. Zobacz szczegóły reklamy. Wchodzisz sobie w szczegóły reklamy i sprawdzasz, w jaki sposób jest zbudowana reklama. Poprzez dany tekst, dodawane emotki, grafiki. Zwróć uwagę na to, że na grafikach są różnego typu podkreślenia, tła tekstu w różnych kolorach, jak również tutaj odnośniki do tych przycisków, które znajdują się pod grafiką, a które możesz sobie umieścić i też wyedytować już w samym tutaj miejscu, gdzie tworzysz reklamę. Na początku nie polecam Tobie, żeby tworzyć tego typu przycisków, czyli kup teraz, ponieważ nikt od Ciebie nie kupi danych produktów. Mateusz Grzesiak ma stworzone reklamy Skup Teraz w związku z tym, że ma podpiętego piksela, czyli taki kod piksela, który jest podpięty pod daną stronę przechwytującą, ponieważ stronę przechwytującą macie jego stronę, Mateusza Grzesiaka, gdzie dane osoby wchodzą. I w momencie, kiedy ten kod piksela jest podpięty i on działa, to wtedy tworzy reklamę już konkretnie pod dany produkt,
i te reklamy wyświetlają się wszystkim osobom, które wchodziły na te strony, gdzie jest podpięty piksel. Dlatego ja polecam Tobie, żeby tutaj umieszczać przyciski. Pobierz, zarejestruj się, dowiedz się więcej i tak dalej. Tutaj wykorzystaj sobie też tego typu przyciski, jeżeli będziesz tworzyć reklamę. Informacje o tej osobie bądź firmie, które są też niezbędne, które podpowiadają właśnie, czym dana osoba się zajmuje. Tu jeżeli sobie klikniesz informacje o reklamach i wykorzystaniu danych, przejdziesz do zakładki związanej właśnie z reklamami, w jaki sposób się je tworzy, co jest niezbędne, aktywność reklam i tak dalej, i tak dalej. Także przejrzyj sobie tutaj tą zakładkę, poczytaj, żeby dowiedzieć się jak najwięcej informacji związanych właśnie z tworzeniem, wyświetlaniem reklam na Facebooku. Jeśli chodzi o nagrywanie tutaj relacji na Facebooku i na Instagramie, to wchodzimy w daną aplikację, czyli na przykład Instagram. Tutaj widzisz, wyświetlają Ci się różnego typu ikonki. Pokolorowane ikonki tutaj na te kolory oznaczają, że dana osoba wrzuciła relację. I jak wrzucić takie relacje? Klikamy na naszą ikonkę. W tym momencie wyświetlają nam się dwie informacje. Dodaj do relacji, edytuj listę bliskich znajomych. Czyli robimy dodaj do relacji. W tym momencie, jeżeli mamy jakąś rzecz już sobie stworzoną, bądź chcemy stworzyć, to albo klikamy tutaj w ten kwadrat po lewej stronie, jeżeli mamy daną rzecz stworzoną, chcemy ją sobie edytować, czyli na przykład jakiś film. Tutaj możemy dodać tekst, na przykład. O, lista mailingowa, tu zatwierdzamy. Możemy też dany tekst wyedytować sobie tutaj czcionką. Tutaj możemy na przykład w tym miejscu, zobacz, dodać tło do danej czcionki. Kolory, zatwierdzisz. Przytrzymując dany tekst, możemy go rozmieścić, możemy go pogrubić, powiększyć, pomniejszyć, zmienić kształt, nachylenie i tak dalej. W tych miejscach tutaj możemy sobie daną właśnie relację tutaj, tu gdzie mamy tą buźkę, kliknąć i różnego typu rzeczy dodać. Lokalizację, skąd dodajemy relację, wzmianka, czyli dodajemy osobę, hashtag, najpopularniejsze hashtagi, które są związane z naszym tematem, na przykład lista mailingowa. Zatwierdzamy. Hashtag jest, dodajemy go. I na przykład dodajemy godzinę. Umieszczamy. Strzałeczka w dół powoduje, że dany materiał zostanie nam zapisany tutaj w bazie, w bibliotece naszego Instagrama. Tutaj możemy również dodać w tym miejscu, zobacz, różnego typu gify, czyli takie obrazki w 3D, na przykład mailing. Pojawiają się nam różnego typu tutaj zdjęcia, obrazki i możemy je również tutaj sobie dodać. Dobra, zapisaliśmy wszystko, co chcieliśmy utworzyć. Proponuję tutaj, żeby przejrzeć sobie wszystkie zakładki i pobawić się tym. Robimy wyślij do i teraz możemy do relacji, czyli do miejsca, gdzie wszystkie osoby, jeżeli mamy ustawione w ustawieniach, że relacje oglądają wszystkie osoby, bądź bliscy znajomi, bądź konkretnie do konkretnych osób. I robimy udostępnij i gotowe. Ja tego nie będę udostępniać z tego względu, że no wcześniej taką relację już udostępniłem. I identycznie robimy to na Messengerze, czyli w miejscu, w którym Facebook jest połączony z Messengerem. Wchodzimy w ikonkę Messengera i tu możemy dodawać relację, twoja relacja. Klikamy w krzyżyk i daną rzecz, którą żeśmy zapisali, możemy również, zapisaliśmy i ona była udostępniona na Instagramie, możemy ją również udostępnić sobie na Facebooku, bądź możemy stworzyć nową, czyli tutaj sobie tworzymy ją.
o różnego typu teksty z różnymi kolorami tła. Tu możemy sobie pozmieniać. Tu jest po lewej stronie kółeczko z danym kolorem tła. Teksty dodajemy. Tekst. Możemy sobie go tutaj wyjustować. Możemy dodać obramowanie. Jeżeli wciśniemy gotowy, to on jest gotowy. Możemy go również sobie powiększać, jeżeli go przytrzymamy, zmniejszyć, powiększyć. Kwestia przytrzymania i pobawienia się, i w momencie, kiedy jest już gotowy tekst, dodajemy też różnego typu tutaj ikonki, naklejki, emocji. To jest historia używanych ostatnio emotek. Dobra, dodajmy jakąś. Powiedzmy, że strzałeczka. I dodajemy do relacji. Klikamy dodaj relacja. I w tym momencie będzie ona udostępniona w naszej relacji. Jeśli te dwa sposoby, które Ci przedstawiłem, zastosujesz, bądź zastosujecie sobie w praktyce, czyli używanie reklam płatnych poprzez bibliotekę Facebooka, bądź może masz inne pomysły, oraz tworzenie relacji na Facebooku i na Instagramie, to spowoduje duży wzrost u Ciebie działania marketingu, staniesz się bardziej widoczną osobą i dzięki temu będziesz mógł zasilić, może nie zasilić, tylko pokazać, że no Ty istniejesz, Twój biznes istnieje, Twój branding zacznie się rozwijać, a Ty dzięki temu będziesz w oczach ludzi wzrastać. I o to właśnie chodzi. Oddaję też w Twoje ręce darmowy kurs związany z tworzeniem fanpage'a pod biznes. Mam nadzieję, że on Ci się przyda. Będziesz mógł lepiej i w kolejnym miejscu sobie właśnie tworzyć posty, tworzyć marketing. Co jest niezbędne do tego, mówimy o fanpage'u, żeby tworzyć reklamę płatną. Dlatego jeżeli nie masz takiego sprzętu, takiego narzędzia do marketingu, do biznesu jak fanpage, czyli strona Facebooka, no to zachęcam Cię do tego, żebyś skorzystał sobie z tego kursu. No i wdrożył do realizacji swojego biznesu fanpage, który jest niezbędnym, tak jak powiedziałem wcześniej, narzędziem do tego, żeby móc sobie tworzyć tego typu marketing, czyli reklamę płatną. Ok, na dziś to tyle. Zapraszam Cię do zasubskrybowania i oglądania moich materiałów związanych z biznesem, z rozwojem, no ogólnie z życiem marketera. Także ciśniemy na maksa, ruszamy dupę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymaj się. Do usłyszenia. Hej.